Każdy z nas na pewno zna, albo przynajmniej słyszał o Janosiku, tytułowym bohaterze polskiego serialu granym przez świętej pamięci Marka Perepeczko. A co, jakbym powiedział wam, że prawdziwy Janosik nie był nawet Polakiem? Witam was serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Kim był? W którym opowiem wam zbójecką historię Juraja Janosika po strachu karpackich kupców. Nasz bohater przyszedł na świat najprawdopodobniej 25 stycznia 1688 roku w słowackiej wsi Terchowa, co znaczy, że obchodziłby urodziny dzień po mnie. Te informacje o nim znamy dzięki metryce jego chrztu, z którego to źródła możemy także dowiedzieć się, iż Juraj był synem Martina Janosika oraz Anny Cesnekowej. Bardzo mało wiadomo o jego wczesnym życiu, przez co nigdy się nie dowiemy, czy nasz zbój był dobrym dzieckiem, czy urwisem. Stosunkowo wcześnie jednak zaczął się angażować w sytuacje wymagające ciężkiej ręki. Wieś rodzinna Juraja, obecnie znajdująca się na terenie Słowacji, w tamtych czasach należała do Imperium Habsburgów, którego częścią, jak wszyscy dobrze wiemy, od pokoju w Karłowicach z 1699 roku były również ziemie węgierskie. Naszym ugrofińskim przyjaciołom taki stan poddaństwa najwyraźniej musiał być nie w smak, gdyż w 1703 roku wybuchło u nich powstanie antyhabsburskie pod przywództwem Franciszka Rakoczego, do którego to przyłączył się nasz zaledwie 15-letni Janosik, najpewniej także mający dosyć austriackiego buta nad swoim karkiem. Niestety, powstanie nie przyniosło wolności, a nasz Juraj wrócił do Terchowej jeszcze na 3 lata przed ostatecznym jego upadkiem w 1711 roku. Miał nadzieję na zajęcie się gospodarstwem, ale szybko zrozumiał, że raz posmakowawszy walki, już zawsze będzie jej pragnął. Popychany tą żądzą i wrodzoną gorącą krwią, Janosik, ku zdziwieniu każdego, stanął tym razem po drugiej stronie barykady i wstąpił do armii austriackiej. Szczęśliwie nie został przydzielony do pacyfikowania swoich niedawnych sojuszników, lecz miał stacjonować wraz z oddziałem w zamku w Bytcy, która to fortyfikacja służyła celom penitencjarnym i więziła jednych z najgroźniejszych słowackich przestępców. Juraj inaczej musiał sobie wyobrażać zawód żołnierza. Liczył zapewne na pojedynki, strzały, pogonie oraz gonitwy, a zamiast tego za zadanie miał chodzenie tam i z powrotem po wyznaczonych ścieżkach patrolu. Nic więc dziwnego, że nasz bohater szukał odskoczni od codziennej monotonii w słuchaniu opowieści osadzonych w twierdzy więźniów. Szczególnie zainteresował go swoją osobą Tomasz Uhorczyk, harnaś, czyli inaczej herszt, zbójników karpackich napadających na zamożnych podróżników. Janosika tak zaintrygowały opowieści o życiu ponad prawem, że zdecydował się pomóc Tomasowi uciec z zamku, czego to dokonał podczas swojej warty w październikową noc 1710 roku. Nie zrobił tego jednak bezinteresownie, gdyż już miesiąc później sam zdezerterował z wojska i dołączył się do bandy Uhorczyka. Tak zaczęła się prawdziwa kariera naszego dzisiejszego bohatera. Początkowo musiał słuchać rozkazów Tomasa, lecz już w 1711 roku hersztowi znudziło się takie życie, więc postanowił odejść na emeryturę. Uhorczyk przyjął imię Martina Mrawca i osiadł w Klenowcu, jednocześnie namaszczając Juraja na nowego harnasia. 23-letni Janosik chyba pierwszy raz w życiu poczuł się jak ryba w wodzie. Jego banda działała głównie w słowackich Karpatach, w okolicy rzeki Wag, niedaleko miasteczka Warzec oraz Wychodna. Jak czekaliście na polski akcent w dzisiejszym odcinku, to właśnie przyszła jego pora. Szeregi drużyny nowego harnasia zawierały aż 3 zbójów pochodzenia polskiego – Wawrka, Satora oraz Olesiaka, co sprawia, że oddział Juraja był w około 15% polski, biorąc pod uwagę jego liczebność w pobliżu 20 członków. Co do metod działania bandy, to wykazywała się ona niezwykłą, można by nawet pokusić się o określenie rycerską, honorowością, jak na zwykłych bandytów. Napadali oni bowiem jedynie na bogatych kupców lub innych zamożnych, zwykle pochodzenia austriackiego, którzy nieopatrznie wkroczyli na ich teren. Co więcej, Janosik zakazał swojej drużynie zabijania ofiar, co jeszcze bardziej umacniało jego pozytywną reputację.
Niektóre podania uwydatniają przekonanie, iż Juraj część ze swoich łupów rozdawał biednym mieszkańcom pobliskich słowackich wsi, co tłumaczyłoby jego popularność wśród miejscowej ludności. Podobno sprawiał również od czasu do czasu prezenty urodziwym chłopkom. Ta słabość do płci pięknej okaże się w przyszłości jego piętą achillesową. Jedna legenda wspomina o księdzu, który podczas wędrówki górskiej uległ wypadkowi i dosyć mocno się zranił, co uniemożliwiło mu kontynuowanie podróży. Na szczęście znaleźli go zbóje Janosika, którzy opatrzyli jego rany, czym uratowali mu życie. Oprócz poparcia pospólstwa, Janosik cieszył się także wsparciem niektórych notabli, do których należał m.in. wicerzupan Komitatu Liptowskiego. Znajomość ta opłaciła się naszemu Harnasiowi, ponieważ jesienią 1712 roku dał się niefortunnie złapać żołnierzom cesarskim i został wtrącony do lochu. Wspomniany wicerzupan posunął się jednak do kłamstwa i dał Jurajowi alibi zwalniające go z zarzutów, tym samym ratując go z tarapatów. Harnaś musiał zapewne wcześniej napaść na osobę niemiłą owemu notablowi, gdyż tylko to wyjaśniałoby taką wdzięczność z jego strony. Karzącym ręką sprawiedliwości Janosik nie zdołał się już jednak wyślizgnąć w marcu 1713 roku. Był wówczas w karczmie w Klenowcu, prowadzonej nie przez kogo innego, jak przez dawnego przyjaciela Tomasa Uhorcika, teraz znanego jako Martin Mrawec. Jedna wersja historii jego pojmania stwierdza, iż Tomas zdradził Juraja dla pieniędzy. Byłby to niezwykle dwulicowy cios ze strony kogoś, kto zawdzięcza naszemu bohaterowi życie. Druga wersja natomiast mówi o chciwej kochance, która wykorzystała słabość Janosika do kobiet, by szybko się wzbogacić. Proces pojmanego Harnasia odbył się w nocy z 16 na 17 marca 1713 roku w liptowskim Mikołaszu pod przewodnictwem podżupana Liptowskiego, nie wicerzupana, który był przecież przyjacielem zbója, Władysława Okolicanego. Juraj skazany został na wyjątkowo okrutną śmierć poprzez powieszenie na haku za lewe żebro. 25-latek miałby wisieć w taki sposób aż do momentu rozdziału duszy z ciałem. Stojącemu już na szubienicy oskarżyciele proponowali złagodzenie wyroku pod warunkiem wydania innych członków jego bandy. Janosik miał im odpowiedzieć: jeśli mnie upiekliście, to powinniście mnie także zjeść. Po czym sam wskoczył na hak, nie zdradzając nikogo ze swojej drużyny. Tak zakończyła się historia Juraja Janosika, słowiańskiego Robin Hooda, który jest obecnie uważany za słowackiego bohatera narodowego. Opowieść o nim uczy nas, że niezależnie od naszej drogi życiowej, zawsze możemy pozostać przyzwoitymi i dobrymi ludźmi oraz żeby nigdy za bardzo nie ufać świeżo poznanej kobiecie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wysłuchanie mnie i mam nadzieję, że zdołałem Was zainteresować. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę oraz komentarz i koniecznie obejrzyjcie nasz poprzedni świąteczny odcinek o prawdziwym świętym Mikołaju. Do przyszłego zobaczenia.